O tym, jak ratować zwierzęta dzikie i nie tylko, w jaki sposób wyczuć ich puls i gdzie szukać fachowego wsparcia, rozmawiali w HACEK-u wszyscy miłośnicy zwierząt. Na konferencji Ptaki i inne zwierzaki w mieście pojawiły się nawet stowarzyszenia z Bielska Białej, jak Mysi Królik. Fundacja, która po raz drugi brała udział w tym wydarzeniu, opowiadali o dzikich zwierzętach, które trafiają pod ich opiekę. Zawsze chcemy, jeżeli jest taka możliwość, przekazać coś młodemu pokoleniu. Tutaj akurat odnośnie dzikich zwierząt, którymi się zajmujemy. W różnych sytuacjach, kiedy są poszkodowane, dajemy im drugą szansę powrotu do natury. Często one cierpią tak naprawdę z winy człowieka, więc przekazanie przyszłym pokoleniom, co mogą zrobić dla tych zwierząt, żeby kiedyś do tych sytuacji może nie dochodziło albo było ich mniej. Wrażliwość społeczna jest coraz większa, więc zatrzymują się nad każdym małym zwierzaczkiem, które potrzebuje pomocy. Nie zawsze ono tej pomocy potrzebuje, więc my też chcemy edukować, ponieważ sposób wychowania młodych zwierząt przez ich rodziców jest specyficzny i czasem wydawałoby się, że mały zajączek, który jest w trawie sam, że on potrzebuje pomocy. Nie, on po prostu czeka na matkę, która przychodzi bardzo rzadko do niego i nie trzeba go zabierać, więc my musimy wyprzedzić poprzez edukację społeczną takie fakty, bo często bardzo dużo zwierząt trafia no, niepotrzebnie. Drugą grupą to są zwierzęta potrącone gdzieś w wypadkach. Raczej tutaj człowiek osobiście nie może pomóc, jedynie może zadzwonić po odpowiednie służby, które powinny się tym zająć. No niestety nie wszystkie gminy mają procedury na tego typu zdarzenia, ale tutaj nasza organizacja próbuje wychodzić naprzeciw, pomimo tego, że gmina nie ma procedur. Staramy się jakby pomagać. No, jesteśmy niewielką organizacją, ale robimy co możemy. Czyli na przykład edukują młodzież, jak na tej konferencji, podczas której prelegenci wraz ze swoimi pupilami opowiadali o pasji, miłości do zwierząt i na przykład do psich zaprzęgów. Ja się zjawiłam z psem, a w zasadzie z dwoma. Tylko drugiego gwiazdorstwo przerosło. Małe dzieci go wykończyły i pojechał z mężem do domu. Z mężem i z klubowiczem, bo my opowiadamy o psich zaprzęgach. Jesteśmy klubem sportowym Wilczy Pakt z Chorzowa. Krótko istniejącym, bo od sierpnia w Chorzowie, ale zawodnicy mają historię, psy mają historię. No i przede wszystkim mamy psy, które nie są czasami urodzone i przeznaczone do biegania w zaprzęgach, ale ratowane i uczone biegania. Także mamy różnych klubowiczów, myślę, takich z pasją, bo bieganie to pasja. Mieliśmy sytuację bardzo rzadkiego zwierzęcia, był to ryś, który był widziany jako mały kot błąkający się po centrum Węgierskiej Górki. Zjawisko takie niecodzienne, ponieważ taki ryś powinien być w lesie z matką, zagubił się. Pojechaliśmy z naszymi znajomymi ze Stowarzyszenia Wilk, aby złapać tego kota i wychowywaliśmy go przez 8 miesięcy, tak żeby mógł wrócić do natury i był dzielnym kotem, który sobie radzi i poluje. Udało się to, bo ma obrożę telemetryczną, wiemy co się z nim dzieje. Także przypadki są naprawdę bardzo różne. To była 6. dziecięco-młodzieżowa konferencja naukowa Ptaki i inne zwierzaki w mieście pod tegorocznym hasłem Przyroda jest jej integralną częścią. Wstęp był oczywiście wolny.